Mogę z powodzeniem zadać pytanie tego typu, czy Jarosław Kaczyński opuści Polskę. Po raz pierwszy chyba w historii mamy taką sytuację, że doradca prezydenta obraża prezydenta. Mieliście 8 lat i przez te 8 lat... Przez 8 lat wiele dobrego dla Polski zostało zrobione, panie. Dobrze, panowie... Nie zauważyłem. Nie damy się podzielić chociażby z odpowiedzialności za Polskę, żeby Polska zdobywała jak najwięcej i najlepszą pozycję międzynarodową. I to jest naturalne, że nasi oponenci, tutaj pan doradca będzie kwestionował wszystko, będzie miał obsesję na temat dat, bo najpierw data 13 grudnia, potem data 13 maja, zastanawiam się, jaka data będzie kolejna, a może już myślą o tym, kiedy będzie kolejna rekonstrukcja, może tam jakiś zamach na kogoś będzie. Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie. Bartosz Romowicz, Polska 2050. Witamy. 2050, dzień dobry. I tutaj jeszcze jest Alvin Gajadur, doradca prezydenta, kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, witam. I na łączeniu Andrzej Szejna, wiceszef MSZ-u Nowa Lewica, ale słyszę w reżyserce, że nie mamy jeszcze, więc zaczniemy bez wiceministra Szejny na razie. Przypomnę sondę. Czy koalicja Tuska się sypie? Piszcie, głosujcie, na koniec skomentujemy wyniki. No i pierwsze pytanie do was, do waszej trójki, tak. Zaczynamy od posła Witczaka. Czy koalicja się sypie, czy nie? W ogóle jestem zdumiony tego typu pytaniem, no bo można by było sobie wyobrazić każde inne pytanie dotyczące, nie wiem, czy Jarosław Kaczyński opuści Polskę i ucieknie. No wie pan, ja nie bardzo widzę podstawy, żeby... No choćby wie pan o tym wiecu Tuska, mówić, prawda, który dzieli koalicję. Szymon Hołownia dość sceptycznie się odnosi, mówi, że to jest kampania wyborcza. Tutaj miałem przed chwilą Roberta Biedronia, który mówi, że to jest wiec partyjny. Jeszcze raz, panie redaktorze, mogę z powodzeniem zadać pytanie tego typu, czy Jarosław Kaczyński opuści Polskę. No bo nie ma żadnych podstaw. Koalicja pracuje w taki sposób, jak pracowałam. To jest oczywiście koalicja, która ma cztery podmioty w swoim organizmie i siłą rzeczy to wymaga pewnych ustaleń, kompromisów i trochę innego sposobu pracy niż Komitet Wyborczy, który samodzielnie wygrywa wybory. To są dosyć banalne oceny czy banalne prawdy, ale tak to jest. Pracujemy i funkcjonujemy w sposób zgodny. Natomiast to, że organizujemy 4 czerwca wiec polityczny, to po pierwsze jest już, mamy licencję na tego typu wiec, bo on już jest pewną praktyką i pewnym sposobem i docenienia tego dnia, ale i również wyrażenia pewnych wartości, które reprezentujemy i które gromadzą ludzi wokół Koalicji Obywatelskiej. I dlatego tego typu wiec organizujemy. I nawet jak nie będzie wyborów, też będziemy jakieś spotkania czy jakieś wiec organizować. I Bartosz Romowicz? Wielu o tym marzy, żeby to, co pan pyta, się ziściło, ale niestety zmartwię, nie ma takich planów. Natomiast to, że pan premier Donald Tusk ma pewne inne pomysły niż Szymon Hołownia, to jest bardzo dobra oznaka, bo gdybyśmy mieli wszyscy takie same pomysły jak Koalicja Obywatelska, to bylibyśmy wszyscy członkami Koalicji Obywatelskiej i nie startowalibyśmy jako posłowa 2053 droga. My startowaliśmy jako posłowa 2053 droga, dlatego że mamy swój program, mamy swój elektorat, mamy swój pomysł na nasz kraj, a w tym pomyśle najbliżej nam jest do Koalicji Obywatelskiej, do Lewicy, do PSL-u i razem do tego chcemy realizować nasz program. Oczywiście to jest tak, że jeżeli jest koalicja składająca z kilku podmiotów, gdzie liderzy mają własne zdanie, gdzie są silne osobowości, to się trudniej taką koalicję realizuje. Najłatwiej jest mieć taką koalicję, jak miał Prawo i Sprawiedliwość, że przychodzi wódz i mówi, robimy to i to, a ten, kto się nie do tego nie dostosowuje, to szybko kończy swoją przygodę z polityką. Ale my jesteśmy zwolennikami demokracji. Jestem wychowany w ustroju demokratycznym i nie pamiętam innego. I uważam, że taki model polityki, taki model sprawowania władzy w Polsce jest modelem dobrym, bo żadna rządy jednowładztwa nigdy nie doprowadziły do niczego dobrego. A rozmową zawsze można rozwiązywać każdy spór i pewnie nie raz, nie jeden raz, chociaż teraz żadnego sporu nie ma, to nawet gdyby się w przyszłości pojawił, to nasi liderzy jako inteligentni, mądrzy, doświadczeni politycy siądą do stołu i na pewno rozwiążą, a PiS dalej będzie płakał, że niestety nie rządzi. Jest z nami już na łączeniu Andrzej Szejna, wiceszef MSZ-u. Witamy. Dzień dobry. Słyszymy się, tak, panie ministrze? Tak.
Dobrze. I Alvin Gajadur, to samo pytanie właśnie o koalicję Tuska. Czy koalicja się sypie? No oczywiście, że w koalicji iskrzy. Widzimy, jak do różnych zgrzytów dochodzi między koalicjantami, ale tu trzeba, to widzą obywatele, 100 konkretów, które były ogłoszone przez premiera Tuska jakiś czas temu. Ile ich zostało zrealizowanych? Kilka, może kilkanaście, a przez 100 dni rządu miały być te konkrety zrealizowane, zapowiedzi były bardzo głośne, a teraz to ucichło. Koalicja 13 grudnia, niecałe 5 miesięcy minęło, kilku kluczowych ministrów odchodzi z rządu, idzie do Europarlamentu, czyli ucieka z rządu. 13 maja, to przypomnę, rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II, powołanie nowych ministrów, czyli bardzo te specyficzne, źle kojarzące się daty, 13 grudnia, 13 maja, za którymi ciągnie się które dotyczą koalicji. Ja uważam, że przy takich rządach, pan powiedział o demokracji, trudno nazwać, tutaj ciężko nazwać demokracją wejście do telewizji polskiej, działanie uchwałami. No, panie pośle, to raczej z demokracją nie ma nic wspólnego. I tematy zastępcze. Wiec, no oczywiście pan premier Donald Tusk organizuje wiec kilka dni przed wyborami do Europarlamentu, bo wie, że w sondażach przegrywa, że po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w sondażach i zapewne po raz kolejny już z rzędu, nie pamiętam który raz, ale wielokrotnie Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich 8 latach wygrywa. I teraz też wygra te wybory. Tylko bardzo krótko. Dobrze, to króciutko i za chwilę Andrzej Szejna. Jest, muszę powiedzieć, zdumiewająca, bo to po raz pierwszy chyba w historii mamy taką sytuację, że doradca prezydenta obraża prezydenta, obraża swojego pracodawcę, bo przypomnę... Ja nikogo nie obrażam, bo panie... Przypomnę, a znam, ja znam konotację tego, co pan mówił przed chwilą, więc tylko krótko wytłumaczę. Myśmy wybrali premiera 12 grudnia, a ponieważ, ponieważ prezydent był na wyjeździe, to zdecydował się odebrać przysięgę i ślubowania od członków rządu 13 grudnia. I muszę powiedzieć, że to jest dosyć agresywna krytyka prezydenta, żeby doradca prezydenta ja zrobił z Andrzeja Dudy Wojciecha Jaruzelskiego. Wszyscy, no, muszę panu powiedzieć. Mówią o koalicji 13 grudnia. Ja panu powiem, że wszyscy mówią, ale pan jest doradcą Andrzeja Dudy i pan z Andrzeja Dudę robi Wojciecha Jaruzelskiego. Więc muszę powiedzieć, że jest pan naprawdę spektakularnym doradcą, który obraża swojego pracodawcę, bo to Andrzej Duda wyznaczył termin 13 grudnia, którego pan chce teraz zrobić pałkę polityczną z wiadomą konotacją i z wiadomym wpływem historycznym. To znaczy, że nie dorósł pan do roli doradcy, tempej propagandy, bo obraża pan swojego pracodawcę. Jaruzelskiego z Andrzeja Dudy. Po raz kolejny, bo ja nikogo nie obrażam, panie. Nie chciałbym, żeby ta sonda zdominowała naszą rozmowę, więc Andrzej Szejna, krótko jeszcze do naszej sondy, do pytania z sondy i przechodzimy do innego tematu. Andrzej Szejna, tak. Znaczy, ja generalnie nie wiem, o czym jest rozmowa, bo tak słuchając, to jest od sasa do lasa. Zadaliśmy sondę, bo pan dołączył, prawda, niedawno, więc czy koalicja Tuska się sypie? Pytanie nasze z sondy. My też się dziwiliśmy, panie ministrze. No, rozumiemy pan, zadawanie tego pytań jest... Jest według mojej oceny jest absolutnie stratą czasu, bo się nic nie sypie. Ja oczywiście mogę mówić za lewicę, która twardo stoi w tej koalicji 15 października i myślę, że też robimy bardzo dużo dobrej roboty w sprawach zagranicznych. Pan premier, minister Sikorski jako wiceszef polskiej dyplomacji. Nic się nie sypie, my świetnie ze sobą współpracujemy. Ja tak się zastanawiam, że to są chyba pobożne życzenia Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji i innych tam koalicjantów, żebyśmy się pokłócili, pożarli, rzucili sobie do gardeł, ale niech państwo spojrzą. Mówię tutaj do naszych widzów, do naszych słuchaczy. Zobaczcie, no jednak pracujemy.
jednak realizujemy nasz program krok po kroku. Oczekiwanie od nas oczywiście, że w ciągu 5 miesięcy zrealizujemy cały program, no to byłoby trochę wymaganie zbyt duże. Dajcie nam te 4 lata i za 4 lata nas rozliczcie i zobaczcie, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy. Więc Prawo i Sprawiedliwość rządziło 8 lat, doprowadziła Polskę do upadku, do ruiny polską politykę dyplomatyczną. Pozycja Polski na arenie międzynarodowej została zdewastowana. No więc my tego nie zmienimy w 4 czy 5 miesięcy. To samo dotyczy innych dziedzin polityki gospodarczej, polityki społecznej, polityki zdrowotnej. Dajcie nam chociaż rok. Po roku naprawdę chętnie wyjdę i wystawię pierś do strzału za każdą dziedzinę pracy naszego rządu, no ale na miłość boską, no nie po paru miesiącach, kiedy PiS dewastował państwo polskie przez 8 lat. Panie ministrze, bo pan mówi, dajcie nam kilka miesięcy, dajcie nam kadencję. Pan premier Tusk wyraźnie mówił 100 konkretów w 100 dni rządu, więc zapewne przed wyborami państwo powiecie, dajcie nam kolejne 4 lata, to może zrealizujemy te kilkadziesiąt, bo nie 100 konkretów. Dobrze, panowie... Ale panie pośle, ja odpowiem panu... Andrzej Szejna, krótko i zmieniamy temat. Tak, powiem panu tak, no oczywiście, może pan tak to powiedzieć, ale po 8 latach przegraliście wybory z opozycją demokratyczną, która stworzyła demokratyczny większościowy rząd. Nie, ale generalnie więcej Polaków zagłosowało na demokratyczne wybory, partie. Kolejne wygraliśmy. Na demokratyczne partie, takie jak Nowa Lewica, jak Koalicja Obywatelska, jak Trzecia Droga, niż na partie, które są bardziej pro czy antyeuropejskie, takie jak na przykład PiS, czy ewentualnie Konfederacja, z którymi chcieliście zrobić koalicję. Więc po prostu niech pan się z tym pogodzi, niech pan nie cierpi codziennie, niech się pan nie budzi codziennie, że nie macie większości, nie macie rządu. Czy to będzie więcej osób w 4 lata, a może w 8 lat, bo będziecie walczyli o kolejną kadencję. Ale proszę pana, mieliście 8 lat i przez te 8 lat... Przez 8 lat wiele dobrego dla Polski zostało zrobione, panie. Dobrze, panowie... Nie zauważyłem. To przykro mi, że pan tego nie zauważył. Dobrze. Polacy też, bo gdyby tak było, to byście wygrali, no. Zacytuję Donalda Tuska, dziś jest z portalu X. Nie chcesz iść na wojnę, idź na wybory silnej i zjednoczonej Europy. Nikt nie odważy się zaatakować. Słaba i podzielona może paść ofiarą agresji. Panie pośle, się dołącza do tych słów? Wiem, że chcielibyście państwo usłyszeć, że oczywiście nie zgadzam się z tym i tak dalej. Natomiast ja powiem tak, my w Polsce 2050 mamy pełne zaufanie do pana premiera. Byłbym zdziwiony, gdyby pan powiedział odwrotnie, więc... No, nie bez powodu jest to pytanie. Mamy pełne zaufanie do pana premiera. Mamy pełne zaufanie do naszych ministrów, tak jak i jestem przekonany, politycy Platformy Obywatelskiej mają zaufanie do naszych ministrów i tak samo z Lewicą. Na tym polega też rozsądna i mądra polityka, że trzeba sobie ufać tej polityce. Więc jeżeli pan premier proponuje pewne rozwiązania programowe, czy też określa kierunki działania tego rządu, to robi to w uzgodnieniu z naszymi ministrami, z kierownictwem naszych partii. My w tym kierunku idziemy razem. Oczywiście to jest jasne, że Polska na arenie międzynarodowej musi mieć silną pozycję. Unia Europejska musi mówić jednym językiem, bo wtedy jest trudniejszym przeciwnikiem do pokonania. My jesteśmy w tej specyficznej sytuacji, że jesteśmy tak naprawdę pierwsi do ściany wschodniej, tak można powiedzieć. Ja sam mieszkam w Ustrzykach Dolnych, więc mam granicę Unii Europejskiej w swojej gminie, 7 km od miasta, gdzie mieszkam. I przy wybuchu wojny w Ukrainie sam widziałem, jak to wszystko wyglądało z bardzo bliskiej odległości. I wtedy się obawiałem, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby ta nasza wschodnia granica była dobrze broniona. I uważam, że wszelkie działania, które podejmujemy, są w dobrym kierunku. I nie damy się podzielić chociażby z odpowiedzialności za Polskę, żeby Polska zdobywała jak najwięcej i najlepszą pozycję międzynarodową. I to jest naturalne, że nasi oponenci, tutaj pan doradca będzie kwestionował wszystko, będzie miał obsesję na temat dat, bo najpierw data 13 grudnia, potem data 13 maja, zastanawiam się, jaka data będzie kolejna, a może już myślą o tym, kiedy będzie kolejna rekonstrukcja, może tam jakiś zamach na kogoś będzie. To jest obsesja, to się nazywa obsesja. To się nazywa obsesja, mówię panu. Nie opowiadać czasem się to rzeczy. Na niektórych stadiach to się już nawet powinno leczyć, mam nadzieję, że to jeszcze nie jest to stadium.
patrzcie na to, co wy robiliście i nam dajcie realizować nasz program. Polki i Polacy nam zaufali, nam wszystkim w komplecie, że tak powiem, naszej koalicji. No to realizujcie konkrety, panie pośle. Będziemy realizować programy naszych partii. Nie będziecie, kiedy? Wie pan, jaka jest różnica między mną a panem, że ja panu ani razu nie wszedłem zdania, a pan cały czas... Co ja coś powiem, to tu przerywa, nie? I ludzie to widzą. No, ludzie to widzą. Pan i mówi takie rzeczy, które trzeba skomentować. Ale pan mówił jeszcze gorsze i my wytrzymywaliśmy. Nie, panie, proszę, panie, zaatakował Andrzeja Dudę, to jest dosyć. Dobrze, panowie, nie, panie pośle, pokażmy to jest naprawdę dosyć. Panowie, pokażemy nowatorskie podejście. Pokażemy ten tweet Donalda Tuska. Ja go jeszcze raz zacytuję. Nie chcesz iść na wojnę, idź na wybory. Silnej i zjednoczonej Europy nikt nie odważy się zaatakować. Słaba, podzielona może paść ofiarą agresji. Mariusz Witczak. No to są bardzo mądre słowa i to jest kwintesencja tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. No, a my, nasze środowisko polityczne, Koalicja 15 października stoi na stanowisku takim, żeby Unia Europejska stanowiła silny organizm, a Polska była silnym podmiotem w Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, silna Polska w silnej Unii Europejskiej. Natomiast bardzo wielu polityków prawicowych, w tym również działaczy PiS-u, włącza się w działalność, którą można określić mianem działalności w ramach proputinowskiej międzynarodówki. To jest między innymi kontakt z Orbanem i wyjazdy na kongresy Orbana albo wyjazdy na kongresy partii Vox, która wyraźnie sympatyzowała tak genetycznie z Kremlem i z Putinem. To są środowiska, które mają bardzo sceptyczny stosunek co do wolności Ukrainy, niepodległości i suwerenności. No i o zgrozo, Orban potrafił jeździć do Putina i pić szampana wtedy, kiedy spadały bomby na Kijów albo na inne terytoria Ukrainy. To jest sytuacja niedopuszczalna, więc krótko mówiąc, interesem Putina jest rozwalenie Unii Europejskiej. Zresztą ma już jakieś sukcesy na tym tle, dlatego że udało mu się pośrednio wpłynąć na Brexit. No i musimy się bronić. Polska marzyła wiekami, żeby tak na trwale dołączyć do cywilizacji Zachodu i my dzisiaj budujemy swoją siłę na dwóch filarach. Tym pierwszym filarem to jest obecność, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w Pakcie Północnoatlantyckim. Tym drugim filarem jest Unia Europejska, bo to jest i kwestia bezpieczeństwa, a też kwestia bezpieczeństwa ekonomicznego. Zatem wszyscy ci, którzy są zainteresowani osłabianiem Unii Europejskiej, rozwalaniem Unii Europejskiej, pośrednio albo bezpośrednio służą Putinowi. Czyli od Orbana powinniśmy się odciąć, tak? Jako państwo, jako rząd. Oczywiście to politycznie, co robi, no bo Orban jest oczywiście cały czas członkiem Unii Europejskiej, jako premier bierze udział w posiedzeniach Rady, no więc jeżeli mamy do czynienia z formalnymi gremiami, no to póki formalnie jest, no to jest. Natomiast czymś innym jest blatowanie się z nim na poziomie politycznym, gdzie padają rozmaite deklaracje dotyczące rozwalania Unii Europejskiej, a wiemy, kim jest Orban i jaką działalność w ostatnich latach uprawia. Orban się zmienił. Kiedyś był innym Orbanem, teraz jest innym człowiekiem. Podobnie było z wieloma innymi politykami. Natomiast ja kończąc chcę powiedzieć, że PiS ma bogatą historię i Mateusz Morawiecki również, jeżeli chodzi o blatowanie się z antyunijną prawicą, no bo przyjazdy Salviniego do Polski, czy przyjazdy Marine Le Pen, to jest sytuacja, zresztą ona była tutaj na sygnale po Warszawie obwożona z wielkimi honorami, no to jest sytuacja kuriozalna. Ona postulowała o wyprowadzenie Francji z NATO albo o kompletnie inną formułę Unii Europejskiej albo wyjście z Unii Europejskiej. W związku z tym są to rzeczy niezwykle szkodliwe dla Polski i tu konkludując, Donald Tusk bardzo trafnie powiedział, silna legitymizacja dla naszej drużyny europejskiej, takiej proeuropejskiej, to jest silniejsza Europa i to jest bezpieczniejsza Polska. Alvin Gajadur, czy to nie był błąd Mateusza Morawieckiego, że w obecnej sytuacji pojechał spotkać się z Orbanem? Panie redaktorze, no, silna Polska w bezpiecznej Europie, to wszyscy chyba chcemy, żeby tak było. Natomiast ja przypomnę, że
pana posła lider, pan premier Donald Tusk spotykał się na Molo w Sopocie z... Ale Kaczyński z Ławrowem się spotykał. Na Molo w Sopocie z premierem musimy uwzględniać Putinem. Nie możemy wpisywać wszystkiego w jedną to... Nie zdaje pan egzaminu bycia w żadnym stopniu doradcą, bo jest pan niedojrzały, jak pan takie... Zwiększył liczebność armii. Pamiętamy, co było w czasie poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej. Zwiększyliśmy liczebność armii. Została zbudowana zapora, która skutecznie chroni bezpieczeństwo Polski. Niech pan odpowie, czemu się blatuje z międzynarodówką. Niech pan panie, na to pytanie panie, odpowie. Panie pośle, niech pan nie opowiada. Niech pan, nie opowiada, niech pan się wypowie na ten temat. Takich rzeczy. Nikt tutaj nie wspiera działań, działań Putina. Jak pan dobrze wie, wszyscy musimy walczyć o bezpieczną Europę, o bezpieczną Polskę. Walczymy o to, aby Ukraina była niepodległa. A to wy, pan nie to mówi wy, przekazem panie, pisowskim, ale pan panie, pilnuje panie pośle, się przekazu a, Pałacu panie pośle, Prezydenckiego. Orbanem, ale momencie, ale, panie, no panie pośle, pan a, tym a kto latał, a kto biegał z reklamówkami przy granicy, była zapora budowana, kto biegał? No bo chyba pana ja tylko koledzy. Krótko powiem. Chyba pana koledzy. Krótko, Marwiczek i zaraz Andrzej Szejna, który jest... Pana koledzy chyba biegali. Najgorszą rzeczą jest to, że pan jest doradcą, a nie zdaje pan podstawowego egzaminu z bycia doradcą. Bo jednak ja rozróżniam politykę Pałacu Prezydenckiego, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo, od polityki PiSu. No bo mam zastrzeżenia i będę mógłbym być... Panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy na tym, żeby nie przeszkadzajmy sobie, panowie. Mariusz Witczak krótko i zaraz Andrzej Szejna. Niech pan posłucha. Wie pan, ja mogę być skrupulatnym krytykiem tego, co robi Andrzej Duda, ale jednak dostrzegam w ramach budowania takiego elementarnego konstruktu polskiej obecności w strukturach unijnych czy natowskich jednak kilka sensownych zachowań. Natomiast jeżeli chodzi o działalność polityków PiSu, a pan zlewa działalność PiSu z Andrzejem Dudą. Kompletnie nie, niesłusznie, to znaczy, że pan nie rozumie swojej roli kompletnie, dobrze, bo pan chce na dwa fronty działać. Nie da się obronić tego, co robi PiS w relacji z Orbanem czy z partią Vox, bo po prostu to nie wytrzymuje żadnych argumentów. To jest kompromitacja. Andrzej Szejna, cierpliwie czeka, który jeszcze się nie wypowiadał w tej sprawie. No dobrze, tu zostało poruszonych bardzo dużo wątków. Tak. Po pierwsze, ja nie wiem, do których się odnieść tak w gruncie rzeczy w pierwszym rzędzie. Do słów między innymi premiera Tuska, tak? O tym, nie chcesz iść na wojnę, idź na wybory. Silnej, zjednoczonej Europy nikt nie odważy się zaatakować. Słaba i podzielona może paść ofiarą agresji. Pan się dołącza, tak, rozumiem, to jest do tych prawda. Słów. Mhm. Tak, tak, oczywiście, że tak. Dlatego, że jako wiceszef polskiej dyplomacji uczestniczę w tym, co robi pan premier Tusk i też mu doradzam i też wspieram i to, co robi, jest absolutnie perfekcyjne, jeśli chodzi o interes Polski. Natomiast nie bardzo rozumiem stanowisko Prawa i Sprawiedliwości oraz stanowisko obozu prezydenckiego, ponieważ powinniśmy w tych kwestiach, które dotyczą obronności, dotyczą naszej pozycji w Unii Europejskiej, być zgodni. Ja tylko chcę przypomnieć i tu mogę powiedzieć też przede wszystkim za Nową Lewicę, jako jej wiceprzewodniczący, że my, kiedy było trzeba, stawialiśmy się do dyspozycji premiera Morawieckiego, kiedy mówiliśmy o Białorusi, mówiliśmy o Ukrainie. Ja byłem obecny podczas spotkań czy Pałacu Prezydenckim, czy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A dzisiaj czuję taką po prostu kontestację tego, co robi obecny rząd. A ten rząd nie robi nic innego, tylko lepiej realizuje politykę zagraniczną i interesy polskie niż poprzedni. Nie robi niczego wbrew. Właściwie to powinniście wszyscy podpisać się. Panie pośle. No dobrze, że jest subiektywna, ale każdy z nas może subiektywnie to ocenić. Ja uważam, że pan prezydent czy byli ministrowie rządu PiS-u powinni naprawdę autentycznie podpisać się pod exposé ministra Sikorskiego, na którym też pracowałem, pod exposé koalicji 15 października dotyczące polskiej dyplomacji, polskiej polityki zagranicznej. Ponieważ powinniśmy w wielu kwestiach działać ponad podziałami. To są kwestie energetyczne, to jest kwestia bezpieczeństwa zbrojnego, jest kwestia oczywiście naszych stosunków transatlantyckich oraz ale budowania odporności zbrojnej i energetycznej. Na tym, żeby Polska była bezpieczna. No tak, ale
No dobrze, ale to jeżeli pan tak mówi, to ja się z tego powodu cieszę. Natomiast to, co widzę często z ust i słyszę z ust innych kolegów, nie pana akurat, bo to nie jest przytyk do pana, to jest raczej krytyka. To jest raczej, można powiedzieć, kontestacja. To jest raczej próba, można powiedzieć, podkładania nogi. Nie jest to mądre, ponieważ w tych kwestiach, jak polityka dyplomatyczna, energetyczna i zbrojeniowa i budowanie naszych sojuszy, to powinniśmy budować pewne programy ponad podziałami politycznymi na lata, albo nawet na dziesięciolecia, co robili Niemcy. Więc jeżeli do tego dojdziemy i będziecie jednak, mam nadzieję, po 9 czerwca, bo dzisiaj mamy wybory, ja wiem, że jeszcze niektórzy są rozgrzani kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego, a potem jakoś to wszystko się poukłada, to ja naprawdę jako wiceminister spraw zagranicznych i wiceszef polskiej dyplomacji zapraszam wszystkich polityków ze wszystkich ugrupowań, a szczególnie tych, które są dzisiaj opozycyjne. Naprawdę, moje drzwi są otwarte i ja chętnie posłucham, jakie macie zdanie, w czym możecie pomóc i jak ja mogę, krótko mówiąc, z wami współpracować, bo polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, jakbyśmy nie odmieniali to słowo energetycznego, zbrojeniowego, międzynarodowego, jest naszym wspólnym celem. I naprawdę, uwierzcie mi, ja osobiście jako wiceszef polskiej dyplomacji jestem na to otwarty. Dobrze, panowie, zmieńmy temat. U Putina na stole leży plan zamachu na Tuska. Generał Piotr Pytel powiedział na łamach Newsweeka, że Polska powinna liczyć się z tym, że plan zamachu na premiera Tuska leży u Putina na stole. Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, mówi, że musimy brać pod uwagę wszelkie scenariusze. Mariusz Witczak. No, jest to realne, jest to realny scenariusz, ekspertem od kwestii związanych z bezpieczeństwem, kontrwywiadem, czy posiada taką, powiedziałbym, głęboką wyobraźnię, jeżeli chodzi o możliwości takich polityków jak Putin czy jego otoczenia. Ale traktuję to bardziej jako jego przypuszczenie, a nie wiedzę, no bo... To też kontekst takich, ukraiński, prawda? Tutaj takich jest informacji rzecz jako... dokładnych nie może mieć, ale wyobraźnia nam może podpowiadać różne złe scenariusze, dlatego że ci, którzy skutecznie organizują Europę, a Donald Tusk skutecznie organizuje jedność Europy, no to jest oczywiście bardzo poważnym przeciwnikiem dla Kremla. Ci, którzy się wpisują w politykę Kremla, są, powiedziałbym, pożytecznymi idiotami i pewnie mogą się czuć bardziej bezpieczni od tych, którzy stawiają tamę czy zaporę putinowskiej polityce, czy rozwalania Unii Europejskiej. Robert Biedroń tutaj przed chwileczką przed wami powiedział, że to jest fantastyka. Jak pan komentuje to? Wie pan, no, każdy ma prawo do swojej oceny. Ja traktuję to jako wyobraźnię człowieka, który dysponuje dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa czy funkcjonowania służb specjalnych obcych państw, czy państw wręcz wrogich Polsce. I raczej traktuję to w takich kategoriach. Pan poseł Biedroń, eurodeputowany, ma inną ocenę. No, to jego prawo. Bartosz Romowicz? Czy generał Pytel nie jest osobą anonimową? To jest pierwsza rzecz. Jeżeli ma wiedzę i tak się wypowiada o takich planach, to powinien pierwsze co zrobić, i to już niezwłocznie, to zgłosić się do służb państwa, które odpowiadają za bezpieczeństwo, i im to przekazać. Jeżeli nie ma takiej wiedzy, a tylko domyśla się, domniemuje, czy tak jak powiedział poseł Biedroń, trochę fantastycznie, to sieje panikę. Ja uważam, że po to mamy organy państwa, żeby one dbały o nasze bezpieczeństwo, po to mamy służby wywiadu, kontrwywiadu, po to mamy ministrów w rządzie, którzy mają za to bezpieczeństwo odpowiadać, i musimy być gotowi na każdy scenariusz. I ja jestem przekonany, czego się publicznie nie mówi, że każdy ze scenariuszy w naszych służbach jest i był rozpatrywany, i myślę, że bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie jest też pod tym kątem bardzo ważnym elementem. Trochę sianie paniki jest niepotrzebne, bo to u zwykłych, przeciętnych, nie zajmujących się polityką Polek i Polaków może spowodować taki niepokój, a widzieliśmy ostatnio na Słowacji, że zdarzają się takie przypadki już bardzo blisko nas, że próbujecie zaatakować głowę państwa. Trzeba zrobić wszystko, żeby nawet, że taki plan gdzieś jest, to żeby się nigdy nie zrealizował. I jestem przekonany, że nasz rząd, że nasza koalicja i nasi ministrowie będą na tyle
sprawni i nasze służby będą na tyle dobrze kierowane, że do takiego czegoś nigdy nie dojdzie i ten domniemany plan, o którym mówił generał Pytel, zostanie tylko i wyłącznie w jego świadomości w tym artykule Newsweeka. Mhm. Alvin Gajadhur, czy powinna zostać wzmocniona ochrona premiera, ale też byłego premiera Morawieckiego? Bo... Czy tutaj się zgodzę z panem posłem, że jeżeli pan generał taką wiedzę posiada, powinien oczywiście natychmiast zawiadomić odpowiednie służby, które odpowiadają za bezpieczeństwo kraju. Też tutaj rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która też zapewne, to jest profesjonalna służba, powinna posiadać tego typu informacje i dbać o to, o bezpieczeństwo kraju. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, oczywiście powinny te osoby mieć zapewnione bezpieczeństwo. Za to odpowiada Służba Ochrony Państwa. Wierzę, że jest to bardzo profesjonalna służba, która w skuteczny sposób chroni najważniejszych polityków. Jeżeli pan premier Morawiecki, bo pan premier Morawiecki posiadał ochronę, została mu z tego, co słyszeliśmy, odebrana. No taką informację, taką decyzję podejmuje minister spraw wewnętrznych o przyznaniu osobom, których życie jest zagrożone, czy bezpieczeństwo jest zagrożone, o przyznaniu ochrony. Ja nie chciałbym się tu wypowiadać w tych kwestiach. Jeżeli czyjeś bezpieczeństwo jest zagrożone, powinna taka osoba być chroniona. Mhm. Mogę jedno zdanie, bo tutaj... Adwocem, tak. Bardzo Szlomowicz. Pan Drawca się nie pomylił, bo nikt nie pomylił. Andrzej Szejna za chwileczkę. Tu króciutko, tylko króciutko. Tak, żeby nasi słuchacze mieli pełną wiedzę, bo tu nikt nie odebrał ochrony byłemu premierowi. Czy nie przedłużono jej? Nie przedłużono, tak, bo nie przedłużono powiedzmy jej, tak. Jak jest. Jeżeli ktoś kończy pełnić funkcję publiczną, to przez określony okres czasu tą ochronę jeszcze ma. Kiedy ten czas ustaje, to ta ochrona też... Ale minister spraw wewnętrznych może przyznać, tak samo jak premier Tusk nie był premierem, otrzymał decyzję ministra spraw wewnętrznych. Teraz Andrzej Szejna. Tak, szanowni panowie, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, no jakby to ująć najbardziej lapidarnie i poetycko, no bądźmy wszyscy poważni i uczmy się na błędach innych. No jednak to, co zdarzyło się na Słowacji, czyli usiłowanie zamachu omal śmiertelnego na premiera Fico, pokazuje, że trzeba dbać o, po pierwsze, służby specjalne, które mają być skuteczne, bo na Słowacji okazał się nieskuteczny. Po drugie, dbać o polityków, którzy piastują najwyższe stanowiska i piastowali te najwyższe stanowiska. A po trzecie, co jest najważniejsze, co nie wybrzmiało w pana wypowiedziach, ale myślę, że pewnie do tego się odniesiecie po mojej wypowiedzi, to jednak powstrzymać się od mowy nienawiści, bo to, co spowodowało całe wydarzenie na Słowacji, to było po prostu takie skonfrontowanie społeczeństwa i takie podzielenie i taka, można powiedzieć, wzajemna nienawiść między różnymi grupami społecznymi, która nieraz nie miała w ogóle żadnego uzasadnienia, że ktoś postanowił wyjąć pistolet i strzelać do premiera. Tylko wiecie państwo, strzelanie do premiera to jest, można powiedzieć, maksimum, tak? Ale możemy stwierdzić, że ktoś, kto będzie strzelał do swojego kolegi z pracy, czy będzie rzucił się na kogoś tam na ulicy, bo ma inne poglądy polityczne, to jest dużo mniejszy objaw reakcji i, można powiedzieć, nienawiści. Więc ja bym chciał zaapelować do nas wszystkich w tym studiu i do wszystkich widzów i słuchaczy, żebyśmy wyciągnęli z tego wnioski i wcale nie bagatelizowali tego, bo możemy kiedyś doprowadzić do takiej sytuacji, jak kiedyś mieliśmy przecież przy zabójstwie pana prezydenta Narutowicza. I też ktoś wyciągnął pistolet i zabił wspaniałego człowieka, który był tolerancyjny i wielopokoleniowy. Więc mówię tak. Nie bagatelizujmy tego, ale to od nas, od polityków, którzy dzisiaj siedzimy u pana redaktora w studiu, ja akurat się łączę zdalnie. Mieliśmy też, panie ministrze, Pawła Adamowicza. Pawła Adamowicza, prawda? Czy Pawła Adamowicza. To od nas zależy i teraz apeluję do nas wszystkich i do siebie samego. Ja też powściągam nieraz język, chociaż czasami cisną mi się na usta, można powiedzieć, niecenzuralne słowa w stosunku do moich adwersarzy, ale gryzę się w ten język, że tak powiem, ponieważ ktoś gdzieś z drugiej strony tego ekranu może pomyśleć i wziąć bardzo poważnie i zrobić coś złego. Więc ja myślę sobie, nie przekraczajmy pewnych granic,
jak nie będziemy ich przekraczać, będziemy dawać wzór, można powiedzieć, ostrej polemiki, bo jesteśmy tego zdolni, bo jesteśmy mądrymi ludźmi, ale nie przekraczając granic intelektualnych i honoru i etycznych, to nie dojdzie do takiej sytuacji jak w przypadku pana prezydenta Narutowicza, jak prezydenta Adamowicza czy pana prezydenta Fica. Panowie, to może zamiast przerzucać się, nie wiem, wzajemnymi oskarżeniami, mam tu na myśli głównie PiS Platforma o prorosyjskość, to może warto zadbać o to bezpieczeństwo Polaków, najważniejszych osób w państwie, jeszcze głębiej, dogłębniej. Bardzo Romowicz. Słusznie pan w tym swoim pytaniu użył dwóch największych graczy politycznych na scenie politycznej, dlatego że to jest wynik polaryzacji sceny politycznej. Zawsze, i to mówią socjologowie, to mówią politolodzy, że wynik wyborczy wzmacnia się i buduje na tym twardym elektoracie, który trzeba spolaryzować. Wtedy inne siły polityczne, takie między innymi jak nasza, odgrywają coraz mniejszą rolę, ale jak widać w Polsce taka siła, jaką myśmy stworzyli, czyli trzecia droga, była potrzebna, żeby stworzyć rząd. Niech sobie pan wyobrazi taką sytuację, że dzisiaj nie ma Polski 2050 i ta część naszego elektoratu rozchodzi się po różnych partiach, to pewnie by było trudno stworzyć rząd. Dlatego zgodzę się w 100% z panem ministrem Szejną, że politycy powinniśmy wszyscy, również i ja, każdy, zacząć od siebie. Dziennikarze powinni nam w tym pomóc, żebyśmy jak najmniej i jak najwięcej zarazem wprowadzali spokoju i pokoju do polityki, żebyśmy jak najwięcej dyskutowali o nie o sobie samym i nie o sobie nawzajem, tylko o Polkach i Polakach i o tym, jak poprawić im życie. A to będzie trudne, bo jak popatrzyliśmy na historię, mieliśmy tragiczny przypadek całkiem niedawno w historii Polski najnowszej, kiedy zabito pana prezydenta Pawła Adamowicza i lekcji nie wyciągnęliśmy. Więc obawiam się, że to może być ciężkie do zrealizowania, ale jak każdy zacznie pracować nad sobą i to realizować, to mam nadzieję, że ta polaryzacja się zmniejszy, a zarazem też te nastroje społeczne na tyle opadną, że nie doprowadzi do sytuacji jak na Słowacji. Właśnie nie bez powodu mówię o tej prorosyjskości i wzajemnych oskarżeniach PiS, Platforma pan, PiS, panie... zacytuję tylko dziś z Sejmu cytaty, tak, Czarnek. Kto ściskał się z Putinem i był kapciowym Merkel, to słowa Przemysława Czarnka, z PiSu z kolei Robert Kropiwnicki do Prawa i Sprawiedliwości. Robiliście interesy z ruskimi i to tak non-stop. No i wciąż ciągła, permanentna jest ta wzajemna nawalanka. Mariusz Witczak. No, spór polityczny też jest odzwierciedleniem pewnych poglądów wyborców i obywateli. No, trudno, żeby narzekać, że obywatele gromadzą się wokół swoich polityków czy partii politycznych. Kształt czy system partyjny w Polsce od 2005 roku w dużym stopniu opiera się na dwóch silnych blokach partyjnych. Jak pan doskonale wie, przykład idzie z góry, prawda? Na dwóch silnych blokach partyjnych i partiach koalicyjnych, czy partiach, które pojawiają się co jakiś czas na scenie politycznej. No przynajmniej tak jest od 2005 roku. Natomiast, wie pan, ja bym jednak rozróżniał kwestie ostrego języka, czy hejtu politycznego. No, my naprawiamy Polskę akurat w tej materii, dlatego że oddanie mediów publicznych obywatelom, mediów, które były powszechnie nazywane przez obywateli szczujnią czy tubą propagandową, to oddanie mediów publicznych obywatelom jest już dobrym krokiem właśnie w stronę... Dobrym krokiem w łagodzenie sporów, chociażby na tym poziomie, no bo jeżeli poprzedni rząd był w stanie wydawać 3 miliardy rocznie publicznych pieniędzy na własną tubę propagandową, która bardzo radykalnie i agresywnie dzieliła społeczeństwo, no to tutaj zdjęcie tego to już jest znacznie lepsza sytuacja społeczna. Natomiast wie pan, my nie odstąpimy w kategoriach konkretnych, nie szermierki słownej, nie jakiejś dyskusji parlamentarnej, tylko w kategoriach faktów i konkretów. Nie odstąpimy od rozliczenia tych, którzy blatowali się z agentami wpływu, czy mieli powiązania bardzo niebezpieczne. Zadam panu Sypulski, który prorosyjski, który weryfikował polskie służby specjalne. Czy ten spot był potrzebny Gaj, Platformie tuż po strzelaninie na Słowacji? Spot dosyć twardo odpowiada
PiS-owi na jego zakłamaną propagandę przez wiele lat. I później PiS również odpowiedział mocnym spotem. No i to jest wzajemne ale wracam jednak, żebyśmy nie pomieszali pewnych obrazów politycznych czy sporu politycznego od uszczelniania państwa, od obowiązków państwa. Rozliczanie czy uszczelnianie w tych miejscach, w których świetnie kręcili się ludzie o dwuznacznych powiązaniach i konotacjach, którzy stanowili niebezpieczeństwo dla polskiego kontrwywiadu, służb specjalnych czy dla polskiego bezpieczeństwa, jest elementarnym obowiązkiem dzisiejszych rządów, dzisiejszych służb specjalnych i my to po prostu zrobimy i wszystkich winnych rozliczymy, bo to jest kwestia nie tylko odpowiedzialności politycznej czy prawnej, ale to jest racja stanu, to jest kwestia polskiego bezpieczeństwa. Alwin Gajadur? Właśnie pan redaktor poruszył ten temat w dniu zamachu na premiera Słowacji. Platforma wypuściła bardzo ostry, agresywny spot atakujący Prawo i Sprawiedliwość. Ja uważam, że powinna być zachowana kultura polityczna. Możemy się różnić politycznie, ale musimy to, nie możemy zaogniać sytuacji, musimy tonować nasze emocje, bo oczywiście można mieć swoje poglądy, ale... Zacytowałem Czarnka dzisiaj z Sejmu. Oskarżenia pod adresem Platformy. No jakie to jest tonowanie? Ale to jest też odbicie, bo z drugiej strony, tak jak widzimy, też ta agresja jest. Tak jak powiedziałem, w dniu zamachu na premiera Słowacji bardzo agresywny, niebezpieczny spot uderzający w Prawo i Sprawiedliwość. Czy tak powinno być? Andrzej Szejna? Nie słyszymy pana, panie ministrze. Panie ministrze, musi pan chyba włączyć. Tak, tak. Rozumiem, że mój apel spotkał się ze zrozumieniem, tak? Tak, prosimy teraz. Bo tak. Wszyscy mówimy, zaczęliśmy mówić jednym językiem, czyli po polsku. Językiem polskiego porozumienia i akceptacji oraz zrozumienia. Cóż mogę powiedzieć, nie będę się rozwijał jakoś zbyt szczególnie. Uważam, że taka rozmowa mi się bardzo podoba. Rozmowa, w której nie ma agresji, nie ma nienawiści, nie ma, można powiedzieć, zarzutów niepotwierdzonych. Aczkolwiek oczywiście nie unikniemy sporu, który będzie dotyczył spraw kardynalnych, czyli na przykład gospodarki, polityki międzynarodowej, tego, co robił poprzedni rząd, jakichś spraw związanych z Pegasusem, podsłuchiwanie opozycji. O tym będziemy ostro debatować, ale w tej debacie ja bym chciał, żebyśmy uniknęli mowy nienawiści. To znaczy po prostu, żebyśmy rozmawiali o faktach. Fakty są takie. Prawo i Sprawiedliwość podsłuchiwało opozycję. Fakt. Czy ja mam do tego dodawać jakieś epitety? Nie. Niech się zajmie tym prokuratura, niech skaże tych, którzy to robili. Prawo i Sprawiedliwość zrujnowało polską politykę zagraniczną. Czy ja mam teraz się na tym rozwodzić? Nie. Ja ją będę naprawiał. Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory. Wygrała to koalicja 15 października. Niech Prawo i Sprawiedliwość się z tym pogodzi i niech po prostu da nam rządzić. Niech pozwoli nam naprawiać Polskę i rządzić Polską wedle naszego uznania. I niech nas rozlicza nie po 5 miesiącach rządów i niech nas nie hejtuje, tylko niech nas rozliczy na przykład za 2 lata, nie mówię, że za 4, tak, ale niech da nam szansę tego, żebyśmy cokolwiek zrobili. Ale atak tak frontalny i tak hejterski już po 5 miesiącach wydaje mi się być nieusprawiedliwiony. A to premier Tusk wydaje mi się być niezasadny. Na 100 dni. To nie Prawo i Sprawiedliwość. No dobrze, ale panie pośle, kto mówił, jestem posłem, co mówił? Panie ministrze. Dobrze, okej. Okay. Pewnie pan na to zasługuje. Więc chcę panu powiedzieć tak. Wyborcy. Niech pan spojrzy na to inaczej. Ależ proszę. Ale niech pan spojrzy na to inaczej. Ktoś coś mówi. Pan premier powiedział o konkretach, powiedział o pewnych planach. No to nie przeszkadzajcie. Dajcie nam je zrealizować. A nie tylko za każdym krokiem głosujecie przeciw. To jest niefajne. Po prostu w Sejmie. Pozwólcie nam zrealizować program koalicji 15 października, która składa się z Koalicji Obywatelskiej, z Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi
I my naprawdę chcielibyśmy się na przykład za 2 lata z wami rozliczyć, mówię o opozycji, i wtedy nas walcie za to, co nie zrobiliśmy, ale nie po 5 miesiącach. To ja mam nadzieję, że państwo poprzecie obywatelski projekt Stop Podwyżkom, który zbierane są teraz podpisy. Mam nadzieję, że ten projekt będzie też poparty przez pana ministra. No dobrze, ale panie pośle, przyszły, o, może w ten sposób, czego panu życzę, stop podwyżką, no ale przecież największe podwyżki, największa inflacja w Polsce, jak już rozmawiam merytorycznie, była za rządów PiSu. No największe podwyżki, chodzi o energię, i największe podwyżki, chodzi o żywność. To się nie mogę tak było, z panem zgodzić. No, musimy niestety kończyć. No to o czym rozmawiamy? A jeszcze chciałem was wszystkich zapytać o wyniki naszej sondy. Czy koalicja Tuska się sypie? Tak, 46%, nie 54%. Króciutko po zdaniu dwóch, Mariusz Witczak. No, powiem uczciwie, że ja mam zastrzeżenie w ogóle do organizowania takiej sondy, bo nie ma żadnych podstaw, żeby o to pytać. No, gdyby były spory, kłótnie, czy koalicja wisiałaby na włosku, to można... Oczywiście, jakie? Przecież, no, to proszę mi powiedzieć, jakie. Choćby o wiec premiera Tuska. To jest spory i kłótnia, tak? I według pana jest zagrożona koalicja naszym wiecem 4 czerwca? Różnica zdań, panie pośle. Aha, i z różnicy zdań pan, to by musiał pan zarządów PiSu robić sondę codziennie. Bo tam brakowało posłów, trzeba było przekupywać i codziennie robi się. Jakby PiS rządził, też byśmy... Ale codziennie, pytali, bo tam trzeba było codziennie. Nie, no ja co czwartek prowadzę, więc... To co czwartek, panie redaktor. Bartosz Romowicz. 46% głosów, że tak, może oznaczać, że to jest elektorat ten, który nie akceptuje naszych rządów, a 54 to jest ten, który akceptuje nasze rządy, czyli pokazuje to, że mamy większość dalej, tak jak wygraliśmy razem wybory. Tak, gdyby one się dzisiaj odbyły, to znowu byśmy je wygrali razem wspólnie. Alvin Gajadur? No, blisko połowa osób, które wzięły udział w sądzie, twierdzi, że koalicja się sypie, i to po 5 miesiącach rządzenia, więc ja się pytam, co będzie po roku, dwóch, czy trzech, czy czterech. To zakładam, ile osób, że 90... Wzięło, przepraszam, tylko zapytam reżyserkę, ile osób wzięło udział w sądzie? 3000, nawet ponad chyba. No to blisko połowa po 5 miesiącach rządów koalicji, tak, 13 grudnia uważa, że się koalicja sypie. Znów robi zbudę Jaruzelskiego. Jak można? Zakładam, że nie po... Nie mogę słuchać, jak pan z Andrzeja Dudy Jaruzelskiego robi. Panie pośle. No jak pan może, no. Dwóch, jak pan wróci do kancelarii prezydenta? Panie pośle, proszę, nie tutaj... No niech pan z Andrzeja Dudy nie robi Jaruzelskiego. Nie zmieniać, nie zmieniać. Zasłużył na krytykę, ale nie wiem, czy aż na taką. Panie pośle, już... Któryś raz się pan powtarza. Jest 46% po 5 miesiącach. Ile będzie po roku, dwóch, trzech, czterech? Obawiam się, że może to być blisko 100%. Andrzej Szejna? Cóż, ja powiem krótko w żołnierskich słowach. Po czynach nas poznacie. Ja proszę, żeby mnie rozliczać za działalność polskiej dyplomacji. Jestem wiceszefem polskiej dyplomacji z Lewicy, zastępcą Radka Sikorskiego i wiceszefem Nowej Lewicy. I jestem dumny z tego, co zrobiliśmy. I nie mam tutaj sobie nic do zarzucenia. Mam tylko apel do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby nam pomagał, a nie przeszkadzał. I wtedy zobaczycie państwo, że efekty będą naprawdę... Dołączamy się do tego apelu, panie ministrze. No, dziękuję. Andrzej Szejna, wiceszef MSZ-u Nowa Lewica. Bardzo dziękuję, panie ministrze. A w studiu dziękuję. Mariusz Witczak, również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję serdecznie. Bartosz Romowicz, również bardzo dziękuję. Trzecia droga. I Alvin Gajadur, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, również bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.